Zapraszamy do wysłuchania książki Heder Morris zatytułowanej Podróż Cilki. przełożyła Kaja Gucio czyta Filip Kosior. Rozdział pierwszy. Podróż Cilki to fikcja literacka na temat Cecilii cilki Klein. Książka została oparta na relacji Lalego Sokołowa, tatuażysty z Auschwitz, który poznał ją w Auschwitz birkenau. Zeznaniach innych, którzy mieli z nią kontakt, oraz moich własnych badaniach. Choć w podróży Cilki prawdziwe wydarzenia i reportaże splatają się z doświadczeniami kobiet ocalałych z Holokaustu oraz zesłanych do sowieckich łagrów pod koniec II wojny światowej, jest to powieść i jako taka nie przedstawia wszystkich faktów z życia Cilki. Ponadto, część bohaterów i bohaterek powstała z inspiracji rzeczywistymi postaciami. Czasem stanowią amalgamat kilku osób, podczas gdy inne są całkowicie fikcyjne. Istnieje wiele relacji, które dokumentują ten straszliwy okres w naszej historii i zachęcam zainteresowanych czytelników do tego, by ponie sięgnęli. Więcej informacji o Cecili Klein i jej rodzinie, a także na temat systemu głagu można znaleźć na końcu niniejszej powieści. Mam nadzieję, że więcej o losach Cilki i tych, którzy kiedyś ją znali, dowiemy się po wydaniu książki. Heder Morris, październik 2019 roku. Obóz koncentracyjny Birkenau Polska 27 stycznia 1945 roku. Cilka wpatruje się w stojącego przed nią żołnierza, który przybył do obozu wraz z oddziałami wojska. Mężczyzna mówi coś po rosyjsku, potem po niemiecku, i go sylwetka góruje nad osiemnastolatką. frei. jesteś wolna. Cilka nie jest pewna, czy dobrze usłyszała. Jedyni Rosjanie, których do tej pory widziała w obozie, to jeńcy wojenni, wycieńczeni i niemal zagłodzeni na śmierć. Czy to naprawdę możliwe, że wolność istnieje? Czyżby ten koszmar miał się wreszcie skończyć? Kiedy dziewczyna nie reaguje, żołnierz pochyla się i kładzie dłonie na jej ramionach. Kilka natychmiast się kuli. Mężczyzna szybko cofa ręce. Przepraszam, nie chciałem cię wystraszyć, mówi łamaną niemczyzną. Potrząsa głową i najwyraźniej dochodzi do wniosku, że go nie rozumie. Gestem pokazuje i powoli cedzi jeszcze raz to samo. — Jesteś wolna. Jesteś bezpieczna. My jesteśmy Armia Radziecka. Przyszliśmy tu wam pomóc. — Rozumiem. — szepcze Cilka i owija płaszcz ciaśniej wokół chudziutkiego ciała. — Rozumiesz po rosyjsku? Cilka kiwa głową. — Tak, rozumie. Wychowywała się wśród ludzi, którzy mówili po rusińsku w dialekcie wschodnich Słowian. Jak masz na imię? Pyta mężczyzna. Cilka patrzy żołnierzowi prosto w oczy i odpowiada głośno i wyraźnie. Nazywam się Cecilia Klein, ale przyjaciele mówią na mnie Cilka. Piękne imię komentuje mężczyzna, a ona nie może się przyzwyczaić do widoku człowieka, który nie jest jednym z jej oprawców. A jednocześnie wygląda tak zdrowo. Z nadpełnych policzków patrzą na nią błyszczące oczy, a spod czapki wystają pasma płowych włosów. — Skąd pochodzisz, Cilko Klein? Wspomnienia z jej dawnego życia z rodziną w Bardejowie zamazały się i wyblakły. Pamięć o tym bolała tak bardzo, że łatwiej było zapomnieć, udawać, że nigdy nie istniało. — Z Czechosłowacji — mówi Cilka, a głos jej się łamie. Birkenau, luty 1945 roku. Cilka siedzi w bloku jak najbliżej piecyka, który ogrzewa pomieszczenie. Już wie, że zwróciła na siebie uwagę. Inne kobiety, które były w stanie chodzić, w tym jej przyjaciółki, zostały kilka tygodni wcześniej wyprowadzone siłą z obozu przez SS. Na miejscu zostali tylko wychudzeni, jak szkielety, chorzy więźniowie i dzieci. No i Cylka. Wszyscy mieli być rozstrzelani, ale uciekający w panice naziści zostawili ich na pastwę losu. Do żołnierzy dołączyli inni funkcjonariusze, agenci kontrwywiadu. Cirka słyszała, choć nie jest pewna, co to oznacza, że przysyła się ich do opanowania sytuacji, do której zwykli żołnierze nie są przeszkoleni. Zadaniem sowieckiej agentury jest pilnowanie prawa i porządku, zwłaszcza w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia wobec państwa sowieckiego. Żołnierze powiedzieli jej, że agenci przesłuchują wszystkich więźniów, żeby ustalić ich status i przyczynę trafienia do obozu, szczególnie jeśli zachodzi podejrzenie, że ktoś kolaborował z nazistami. Wycofująca się armia niemiecka została uznana za wroga Związku Radzieckiego, a zatem każdy, kto jest z nią w jakikolwiek sposób związany, automatycznie również staje się wrogiem sowieckiego ustroju. W budynku pojawia się żołnierz: Chodź ze mną. — rzuca, wskazując na Cilkę. A ona czuje nagle, że za prawe ramię chwytają ją czyjaś ręka i ciągnie w górę. Przez ostatnie kilka tygodni cały blok przyzwyczaił się już, że każda nowa osoba jest zabierana na przesłuchanie. Cilka sądzi, że po prostu przyszła jej kolej. Ma osiemnaście lat i wierzy, że tamci zrozumieją. Nie było innego wyjścia. Zrobiła to, co zrobiła, żeby przeżyć. Nie miała wyboru. Inaczej czekała ją pewna śmierć. Teraz może tylko mieć nadzieję, że wkrótce będzie mogła wrócić do domu w Czechosłowacji i zostawić to wszystko za sobą. Cilka próbuje uśmiechnąć się do czterech mężczyzn, którzy siedzą naprzeciwko niej. Mają ukarać jej okrutnych dręczycieli, a nie ją. Teraz już wszystko będzie dobrze. Czas cierpień dobiegł końca. Nikt jednak nie odpowiada na jej uśmiech. Cilka widzi, że mundury funkcjonariuszy różnią się nieco od tych, które noszą zwykli żołnierze ramiona zdobią niebieskie pagony, w tym samym odcieniu, co leżące na blacie stołu czapki z czerwonym otokiem. Jeden z nich w końcu się do niej uśmiecha i odzywa łagodnym głosem. Powiecie nam, jak się nazywacie? Cecilia Klein. Skąd pochodzicie, Cecilio? Podajcie kraj i miasto. Z Bardejowa, w Czechosłowacji. Data urodzenia? 17 marca 1926 roku. Od jak dawna tu jesteście? Przyjechałam tu 23 kwietnia 1942 roku, tuż po skończeniu 16 lat. Agent patrzy na nią badawczo. To długo. Tutaj to cała wieczność. Coście tu robili od kwietnia 1942 roku? Starałam się przeżyć. — No dobrze. — A dokładnie. Funkcjonariusz pochyla głowę w jej stronę. — Nie wyglądacie, jakbyście tu głodem przymierali. Cilka nie odpowiada, ale dłonią odruchowo dotyka włosów, które kilka tygodni temu sama obcięła przy samej skórze po tym, jak jej przyjaciółki wyprowadzono z obozu. — Pracowaliście? — Byle utrzymać się przy życiu. Mężczyźni wymieniają spojrzenia. Jeden podnosi arkusz papieru i udaje, że go czyta. Mamy tu doniesienie na wasz temat, Cecilio Klein. Oznajmia. Według tego, co piszą, przeżyliście, boście byli prostytutką wroga. Cilka milczy. Z trudem przełyka ślinę. Wodzi wzrokiem od jednego mężczyzny do kolejnego. Próbuje zrozumieć, co mówią, czego od niej oczekują. To proste pytanie. Odzywa się następny. Pieprzyłaś się z nazistami? Oni byli moimi wrogami. Ja tu byłam więźniarką. Ale czy pieprzyłaś się z nazistami? Bo nam powiedziano, że tak. Musiałam robić to, co mi kazali ci, którzy mnie tu zamknęli. Tak samo jak wielu innych więźniów. Agent, który zaczął rozmowy, podnosi się z krzesła. Cecilio Klein. Wyślemy was do Krakowa, a tam zadecydujemy, co dalej z wami zrobimy. Oznajmia. Teraz już nawet na nią nie patrzy. Nie, protestuje Cilka. Nie może w to uwierzyć. Nie możecie mi tego zrobić. Byłam tu więźniarką. Mówicie po niemiecku? pyta cicho funkcjonariusz, który wcześniej nie zabierał głosu. Tak, trochę. Spędziłem tu trzy lata. Podobno w ogóle nie zła z was poliglotka, mimo że pochodzicie z Czechosłowacji. Cyrka nie oponuje. Marszczy czoło. Nie rozumie, jakie to ma znaczenie. Języków uczyła się w szkole i od innych więźniów. Funkcjonariusze ponownie wymieniają spojrzenia. Skoro znacie tyle języków, to mamy podstawy sądzić, że przyjechaliście tu szpiegować i sprzedawać informacje obcym siłom. W Krakowie dokładnie zbadamy tę sprawę. Skażą was na wiele lat ciężkich robót, informuje sucho ten, który pierwszy się do niej odezwał. Do Cilki przez chwilę nie dociera, co właśnie usłyszała. Otrzeźwienie przychodzi dopiero, gdy żołnierz, który przyprowadził ją tu. Chwytają za ramię i ciągnie w kierunku drzwi. Jestem niewinna. Oni mnie zmusili. Zostałam zgwałcona. Nie, proszę. Funkcjonariusze pozostają jednak głusi na jej krzyk. Zaczynają kolejne przesłuchanie. Więzienie Montelupich. Kraków, lipiec 1945 roku. Cilka kuca w kącie wilgotnej, cuchnącej celi. Nie wie, ile czasu minęło. Dni, tygodnie, miesiące. Zlewają się w jedno. Nie odzywa się do pozostałych więźniarek. Jeśli strażnicy przełapują którąś na próbie nawiązania rozmowy, wywlekają ją z celi, po czym wraca cała w śniakach i w podartym ubraniu. — Bądź cicho, nie wychylaj się — powtarza sobie w duchu Cilka — dopóki się nie dowiesz, co się dzieje i co tu trzeba mówić i robić. Oderwała pas materiału od sukienki i obwiązała nim nos i usta, żeby choć trochę osłonić się od fetoru ludzkich odchodów, pleśni i rozkładu. Pewnego dnia zabierają ją. Omdlewającej z głodu i wyczerpanej brakiem snu dziewczynie — Wydaje się, że postacie strażników, ściany i podłogi są przezroczyste, jak we śnie. Staje w korytarzu, w kolejce za innymi więźniami i powoli przesuwa się w stronę drzwi. Na chwilę może się oprzeć o ciepłą, suchą ścianę. Korytarze są ogrzewane ze względu na strażników, ale celami nikt się nie przejmuje. Choć na zewnątrz musi być teraz ładna pogoda, w więzieniu całą dobę panuje chłód. Kiedy przychodzi jej kolej, Cilka wsuwa się do pokoju, gdzie za biurkiem siedzi mężczyzna w mundurze. Jego twarz jest skąpana w zielonkawym świetle jedynej palącej się lampy. Funkcjonariusze przy drzwiach gestem każą jej podejść do mebla. Mężczyzna spogląda na kartkę papieru. Cecilia Klein. Cilka rozgląda się wokół. Jest w pokoju sama z trzema rosłymi mężczyznami. Tak? Funkcjonariusz znowu patrzy w kartkę i czyta na głos. — Zostaliście skazani za kolaborację z wrogiem, jako prostytutka i dodatkowo jako szpieg. się was na piętnaście lat ciężkich robót. Składa podpis na arkuszu. — Podpiszcie tu na znak, że rozumiecie. Cilka zrozumiała każde jego słowo. Mówił do niej po niemiecku, a nie po rosyjsku. — Czy to podstęp? — Tak jej się wydaje. Czuję na sobie wzrok mężczyzny przy drzwiach, Wie, że musi coś zrobić. Wygląda na to, że ma tylko jedno wyjście. Rosjanin odwraca kartkę na drugą stronę i wskazuje jej przerywaną linię. Widniejące tam słowa zapisano cyrylicą. Jak nie pierwszy już raz w swoim młodym życiu, Cilka staje przed wyborem. Jedna droga to wąska ścieżka, która się przed nią otwiera. Druga prowadzi na śmierć. Funkcjonariusz podaje jej pióro, po czym spogląda w stronę drzwi, Wyraźnie znudzony, czeka na następną osobę w kolejce. On przecież tylko wykonuje swoją pracę. Cilka podpisuje papier drżącą dłonią. Dopiero kiedy wyprowadzają ją z więzienia i wpychają na ciężarówkę, zdaje sobie sprawę, że zima minęła, wiosna nie przyszła, i właśnie panuje lato. Ciepło promieni słonecznych ogrzewa jej przemarznięte ciało, jej wciąż żywe ciało, ale ich blask ją razi. Jednak zanim jej oczy zdążą się przyzwyczaić, ciężarówka hamuje. Po raz kolejny Cilka staje przed wagonem w pociągu bydlęcym pomalowanym na czerwono. Rozdział drugi. W drodze do wolkut na Syberii mniej więcej 160 kilometrów na północ od koła podbiegunowego, lipiec 1945 roku. Podłoga zamkniętego wagonu jest pokryta słomą, a każda więźniarka stara się znaleźć sobie miejsce do siedzenia. Starsze kobiety zawodzą, dzieci kwilą cicho. Odgłosy kobiecego cierpienia. Cirka miała nadzieję, że już nigdy więcej nie będzie musiała ich słuchać. Pociąg stoi na stacji godzinami, a wnętrze wagonu powoli zamienia się w piec. Wiadro z wodą, które im pozostawiono, niemal natychmiast się opróżnia. Niemowlęta krzyczą coraz przeraźliwi, a starsze kobiety kołyszą się półprzytomnie, jak w transie. Silke usadowiła się pod ścianą i łapczywie chwyta każdy powiew świeżego powietrza, który przeciska się przez wąskie szczeliny między deskami. Jakaś kobieta opiera się o nóż boku całym ciężarem ciała, a czyjeś plecy mocno wbijają się w jej kolana. Nie reaguje. Nie ma sensu walczyć o przestrzeń, której wszystkim brakuje. Cilka wyczuwa, że zapadła noc, pociąg wreszcie rusza z miejsca. Za lokomotywą ciągnie się długi sznur wagonów, coraz dalej od Krakowa, od jakiejkolwiek nadziei na powrót do domu. Wcześniej, w tamtym innym miejscu, kiedy siedziała w bloku i czekała na to, co przyniesie los, pozwoliła sobie na chwilę nadziei. Nie powinna była tego robić. Kara od początku była jej pisana. Może właśnie tylko na to zasługuje. Jednak w miarę jak pociąg nabiera prędkości, Cilka przysięga, że już nigdy, przenigdy nie skończy w miejscu takim jak blok 25. Musi być jakiś inny sposób na to, by przeżyć, niż pośród takiego ogromu śmierci. Czy kiedykolwiek dowie się, czy jej wyprowadzone z obozu przyjaciółki bezpiecznie dotarły do domu? Na pewno. Cilka nie dopuszcza do siebie nawet myśli, że mogło się stać inaczej. Rytmiczne kołysanie pociągu uśpiło dzieci i niemowlęta, a ciszę przerywa tylko skowyt młodej matki ściskającej w ramionach wychudzone ciałko dziecka, martwego dziecka. Cilka zastanawia się, co takiego zrobiły pozostałe kobiety, że skończyły tu gdzie ona. Czy one też są Żydówkami? Ze strzępów podsłuchanych w więzieniu rozmów wynikało, że nie, a przynajmniej nie w większości. Zastanawia się, dokąd jadą. Jakimś cudem udaje jej się zasnąć. Nagłe hamowanie pociągu gwałtownie rzuca pasażerkami. Głowy się zderzają, kończyny wykręcają się, a ich właścicielki krzyczą z bólu. Cilka stoi, trzymając w ramionach kobietę, która spędziła noc opierając się na niej. Któraś mówi: Jesteśmy na miejscu. Na miejscu, czyli gdzie? Cilka słyszy, jak otwierają się kolejne drzwi, ale nikt nie wychodzi. Drzwi do ich wagonu też zostają otwarte. Jaskrawe światło słońca znowu boleśnie ją razi. Na zewnątrz stoi dwóch mężczyzn. Jeden podaje wiadro z wodą w stronę wyciągniętych z wagonu dłoni, drugi wrzuca do środka kilka bochenków chleba, po czym zatrzaskuje drzwi. Na powrót ogarnia je półmrok. Natychmiast wybucha bójka. Pasażerki wagonu wyrywają sobie chleb. Cirka patrzyła się już na takie sceny. Krzyki nasilają się, aż w końcu z miejsca wstaje starsza kobieta i unosi bez słowa ręce, mimo braku światła i postawa, budzi szacunek. Hałas cichnie. Podzielimy się, mówi zdecydowanym głosem. Ile jest tego chleba? W górę idzie pięć rąk, tyle bochenków mają na cały wagon. Najpierw nakarmimy dzieci, a resztą się podzielimy. Jak do której zabraknie, to ona pierwsza zje następnym razem. Zgoda? Kobiety rwą chleb na małe kawałki i wręczają je matkom. Dla Cilki już nie starcza. Jest przygnębiona. Przychodzi jej do głowy, że jeśli u celu podróży jest tak samo jak w poprzednim miejscu, to nie warto dawać dzieciom jedzenia. Tylko się zmarnuje. Cilka ma świadomość, że to straszna myśl. Przez kilka godzin pociąg stoi bez ruchu. Kobiety i niemowlęta na powrót milkną. Cisza przerywają krzyki dziewczyny. Pozostałe pasażerki próbują ją uspokoić, dopytują się, co się stało, a wtedy ona z płaczem unosi zakrwawioną dłoń. Cilka widzi to w słabym świetle, przychodzącym przez szczeliny w ścianie wagonu. Umieram. Kobieta najbliżej płaczącej spogląda w dół, na krew pełnącą jej sukienkę. Ma miesiączkę, mówi. Nic jej nie jest, nie umiera. Dziewczyna dalej płacze. Inna, siedząca obok Cilki, nieco od niej młodsza i tak jak ona ubrana w letnią sukienkę, wstaje z miejsca. Jak się nazywasz? Woła. Ana, jęczy tamta. Ana, ja jestem Józia. Zaopiekujemy się tobą. Oznajmia rozglądając się po wagonie. Prawda? Kobiety szepczą i kiwają głowami. Jedna chwyta twarz dziewczyny w dłonie i przyciąga do swojej. Nie miałaś miesiączki? Pierwszy raz krwawisz? Dziewczyna potrząsa głową. — Nie. Starsza kobieta przyciska ją do piersi, kołysze i uspokaja. Cilka czuje ukłucie dziwnej tęsknoty. — Nie umierasz. Stajesz się kobietą. Niektóre pasażerki oddzierają kawałki materiału od sukienek i podają tej, która zaopiekowała się dziewczyną. Pociąg nagle rusza do przodu, a Juzia przewraca się na podłogę jak długa. Zaczyna cicho chichotać. Cilka też nie może powstrzymać się od śmiechu. Patrzy na Józef, która wygląda trochę jak jej przyjaciółka Gita. Ciemne brwi i rzęsy, małe, ładnie wykrojone usta. Wiele godzin później znów się zatrzymują. Wrzucają im wodę i chleb. Tym razem sprawdzają je dokładniej, a młoda matka musi oddać ciałko dziecka żołnierzom. Trzeba ją siłą powstrzymywać, bo chce wyskoczyć z pociągu za martwym niemowlęciem. Kiedy drzwi się w końcu zatrzaskują, kobieta milknie. Pozostałe pasażerki pomagają jej znaleźć miejsce w kącie, gdzie może opłakiwać swoją stratę. Cilka widzi, jak Józia uważnie się wszystkiemu przygląda, dłonią zakrywając usta. Masz na imię Józia, prawda? Pyta dziewczyna, która całą drogę jechała oparta o jej nogi. Zadaje pytanie po polsku, bo słyszała, że w tym języku mówi współpasażerka. Tak Józia z trudem odwraca się, aż w końcu udaje jej się usiąść tak, że stykają się kolanami. — Jestem Cilka. Ich rozmowa najwyraźniej ośmiela pozostałe kobiety. Cilka słyszy, jak sąsiadki pytają się o imiona, a wkrótce wnętrze wypełnia się odgłosami prowadzonych szeptem pogawędek. Pasażerki ustalają, która mówi jakim językiem, a następnie dobierają się w grupy narodowościowe. Wymieniają się opowieściami. Jedna została oskarżona o pomoc nazistom, bo pozwalała im kupować chleb w swojej piekarni w Polsce, kolejną aresztowano za tłumaczenie niemieckiej propagandy, inną schwytali Niemcy, a potem razem z nimi trafiła do niewoli przeciwnika i została oskarżona o szpiegowanie dla drugiej strony. Co zadziwiające, oprócz łez, zdarzają się też wybuchy śmiechu. Kilka kobiet potwierdza, że pociąg rzeczywiście jedzie do obozu pracy, ale nikt nie wie gdzie dokładnie. Józia mówi, że jest z Krakowa i ma 16 lat. Cilka chce otworzyć usta i powiedzieć o sobie, ale przedtem odzywa się siedząca nieopodal kobieta. Ja wiem, dlaczego ona tu jest, oznajmia głośno. Zostaw ją w spokoju, ostrzega starsza, wzbudzająca respekt pasażerka, ta sama, która wcześniej zarządziła podział chleba. Ale ja ją widziałam miała na sobie futro w środku zimy, kiedy my umierałyśmy na mrozie. Cilka milczy. Czuje pnącą się przełykiem palącą falę. Podnosi głowę i wbija wzrok w oskarżycielkę, a ta spuszcza oczy. Jej twarz wydaje się cipce znajoma. Czy ona przypadkiem też nie była w Birkenau? Nie miała ciepłej i wygodnej posadki w budynku administracyjnym? — A ty? Tak się rwiesz do oskarżania — zaczyna starsza kobieta. — A jak to się stało, że wylądowałaś razem z nami w tym luksusowym wagonie i jedziesz na wakacje? — Nic. — Ja nic nie zrobiłam — odpowiada tamta niepewnie. — Żadna z nas nic nie zrobiła — mówi Józia, stając w obronie nowej przyjaciółki. Cylka zaciska szczękę i odwraca się od oskarżycielki. Czuje na sobie delikatny, uspokajający wzrok Józi. Cylka odwzajemnia się nieśmiałym uśmiechem... Po czym odwraca głowę do ściany i zamyka oczy, z całych sił broniąc się przed powracającym wspomnieniem Schwarzhubera, Lagerführera w Birkenau. Kiedy stawał nad nią w tamtej izdepce, rozpinał pasek, a za ściany dobiegało rozpaczliwe łkanie kobiet. Na kolejnym postoju Cilka dostaje porcję chleba. Zjada połowę, a resztę odruchowo wsuwa za pazuchę. Rozgląda się dookoła. Sprawdza, czy nikt jej nie obserwuje, czy nie szykuje się do odebrania jej jedzenia. Odwraca twarz do ściany i zamyka oczy. Zasypia. Kiedy się budzi, ze zdumieniem zauważa, że Juzia siedzi tuż obok niej. Dziewczyna wyciąga rękę i dotyka obciętych krótkowłosów cilki, która mimowolnie się kuli. — Masz śliczne włosy — mówi smutnym, zmęczonym głosem nowa znajoma. Cilka odpręża się i dotyka nierównej szczeciny na głowie młodszej koleżanki. Twoje też mi się podobają. Cilce ogolono włosy w więzieniu. Dla niej nie było to nic nowego. Często patrzyła, jak spotyka to więźniarki w tamtym innym miejscu, ale podejrzewa, że dla Józi to pierwszy raz. Uznaje, że najwyższy czas zmienić temat. Jesteś tu z kimś? Pyta. Z babcią. Cilka podąża wzrokiem za spojrzeniem Juzi. Patrzy w oczy odważnej starszej kobiety, która wcześniej odezwała się w jej obronie. Nie wypuszczając z objęć młodziutkiej Anny, babcia Juzi obserwuje je uważnie. Pozdrawiają się wzajemnie z głowy. — Pewnie chcesz usiąść bliżej niej? — pyta Cilka. — Tam, dokąd zmierzają, starsza kobieta nie przetrwa pewnie długo. — Powinnam. Ona chyba się boi. — Masz rację. Ja też się boję — odpowiada Cilka. — Naprawdę? Nie wyglądasz na przestraszoną. — Ale jestem. Jeśli będziesz jeszcze chciała porozmawiać, znajdziesz mnie tutaj. Józia ostrożnie przeciska się do babci. Cilka widzi zarys i jej sylwetki oświetlanej pasmami słońca wpadającego przez szpary między deskami w ścianie wagonu. I usta rozjaśnia delikatny uśmiech, kiedy widzi, jak kobiety przesuwają się, żeby zrobić miejsce dla jej nowej przyjaciółki. Jedziemy już chyba dziewięć dni. Liczyłam. Jak długo jeszcze? mruczy pod nosem Józia. Mają teraz więcej miejsca w wagonie. Cilka patrzyła, jak kolejne pasażerki umierają. Z chorób, głodu, albo ran odniesionych podczas przesłuchań. Ciała są zabierane, kiedy pociąg zatrzymuje się po chleb i wodę. Jedenaście dorosłych, czworo niemowląt. Czasami na postojach, oprócz brył suchego chleba, który matki zmiękczają w ustach dla dzieci, do wagonu wrzucane są owoce. Józia leży teraz zwinięta obok Cilki z głową na jej kolanach. Śpi spokojnie. Cilka domyśla się, o czym dziewczyna śni. Kilka dni temu zmarła jej babcia. Wydawała się taka silna i odważna, ale zaczęła kaszleć coraz bardziej i bardziej. Wstrząsały nią dreszcze, aż w końcu przestała jeść. A potem kaszel ustał. Dziewczyna widziała, jak Józia stoi przy drzwiach, patrząc bez słowa, jak strażnicy na kolejnym postoju bezceremonialnie zabierają ciało jej babci. Cirkę ogarnął wówczas fizyczny ból, tak silny, że zgięła się w pół, z trudem łapiąc oddech. Ale z jej ust nie wyrwał się żaden dźwięk, nawet jedna łza nie spłynęła jej po twarzy. Auschwitz, 1942 rok. W gorący letni dzień z Auschwitz do Birkenau maszerują setki dziewcząt. Mają do pokonania cztery kilometry. Marsz jest powolny i bolesny dla więźniarek, które mają źle dopasowane buty, albo co gorsza, nie mają żadnych. Przechodząc przez bramę zwieńczoną wysokim, imponującym łukiem z cegły, widzą budowę bloków. Krzątający się tam ludzie patrzą na nowo przybyłe z przerażeniem. Cilka i jej siostra Magda są w Auschwitz od jakichś trzech miesięcy. Pracują w grupie słowackich dziewcząt. Z głównej drogi skręcają wiodącą przez obóz ścieżką w stronę ogrodzonego terenu, gdzie stoi kilka budynków. Niektóre skończone, inne w trakcie budowy. Kobiety zatrzymują się tam na rozkaz i ustawiają w rzędy. Czekanie w promieniach palącego słońca zdaje się trwać godzinami. Z tyłu dobiegają do nich odgłosy jakiegoś zamieszania. kilka patrzy w stronę wejścia do obozu kobiecego, skąd nadchodzi wyższy rangą oficer. Podąża za nim orszak kilku mężczyzn. Powoli idą wzdłuż ustawionych jedna obok drugich dziewcząt. Większość więźniarek spuszcza nisko głowy, ale nie kilka. Chcę zobaczyć, kim jest człowiek, który potrzebuje aż takiej obstawy do ochrony przed nieuzbrojonymi, bezbronnymi dziewczynami. Lagerführer Schwarzhuber, wita strażnik oficera. Będzie pan dzisiaj nadzorował selekcję? Owszem. Schwarzhuber idzie dalej. Zatrzymuje się na chwilę, gdy mija Cilkę i Magdę. Kiedy dotrze do końca szeregu, odwraca się i kroczy w odwrotnym niż poprzednio kierunku. Tym razem widzi opuszczone twarze kobiet. Od czasu do czasu wciska pejcz pod brodę którejś dziewczyny, aby zmusić ją do podniesienia wzroku. Jest coraz bliżej. Zatrzymuje się przy Cilce. Magda stoi tuż obok niej. Schwartz-Huber szykuje się, by posłużyć się pejczem, ale Cilka uprzedza go i sama wysoko unosi podbródek, patrząc mu prosto w oczy. Jeśli udaje się zwrócić na siebie jego uwagę, może zostawi jej siostrę w spokoju. Schwarzhuber chwyta dziewczynę za lewą rękę i przygląda się wyblakłym cyfrom na jej skórze. Cilka słyszy, jak Magda gwałtownie wciąga powietrze. Schwarzhuber puszcza jej ramię. Wraca na drugi koniec szeregu. A Cilka widzi, jak mówi coś do ss z obstawy. Znowu selekcja. Na lewo, na prawo. W serca biją jak oszalałe. Ciała kurczą się ze strachu. Cilka i Magda zostały wybrane, by przeżyć kolejny dzień. Stoją teraz w kolejce i czekają na bolesny zabieg. Ich blaknące tatuaże będą odnowione. Siostry stoją blisko siebie, ale nie ośmielają się nawet dotknąć, chociaż rozpaczliwie pragną się wzajemnie pocieszyć. Szeptem próbują podnieść się na duchu, zastanawiając się, co je czeka. Cilka liczy dziewczęta przed nią, pięć. Wkrótce nadejdzie jej kolej, a potem Magdy. Znowu poda lewą rękę komuś, kto niebieskim tuszem naznaczy jej skórę. Pierwszy raz wytatuowano ją trzy miesiące temu, po przyjeździe do Auschwitz. Drugi raz po selekcji do nowego obozu. Auschwitz II Birkenau. Cirka zaczyna się trząść, choć jest lato i słońce praży bezlitośnie. Dziewczyna boi się bólu, który ją za chwilę czeka. Za pierwszym razem rozpłakała się z szoku. Teraz obiecuje sobie, że nie wyda żadnego dźwięku. Ma dopiero szesnaście lat, ale nie może już zachowywać się jak dziecko. Z zapleców stojących przed nią dziewcząt obserwuje teto Wirera. Mężczyzna patrzy w oczy dziewczyny, której ramię właśnie trzyma. Cirka widzi, jak ucisza ją przyłożeniem palca do ust. Uśmiecha się do niej, spuszcza oczy, gdy dziewczyna odchodzi, a potem podnosi głowę i przez chwilę odprowadza ją wzrokiem. Potem pochyla się nad ręką następnej więźniarki, więc nie widzi, kiedy tamta dziewczyna odwraca się, by na niego spojrzeć. Jeszcze cztery, trzy, dwie, jedna. Teraz jej kolej. cilka rzuca Ma gdzie szybkie, uspokajające spojrzenie i rusza do przodu. Staje przed tetowirerem, lewe ramię przyciska do boku. Mężczyzna delikatnie podnosi jej rękę. Ku własnemu zaskoczeniu Cilka odruchowo mu ją wyrywa, a wtedy on patrzy na nią. Patrzy w jej oczy, a Cilka wie, że są przepełnione gniewem i odrazą, bo oto czekają ponowne zbezczeszczenie. — Przepraszam, tak mi przykro — szepcze łagodny mężczyzna. — Proszę, daj mi rękę. Mijają kolejne chwile. Toto Wirer czeka, ale sam jej nie dotyka. W końcu dziewczyna podaje mu ramię. — Dziękuję — odpowiada bezgłośnie więzień. Wkrótce będzie po wszystkim. Z ranki cieknie krew, choć mniej niż ostatnio, a Cilka przekazuje jeszcze zniżonym głosem. — Bądź delikatny dla mojej siostry. Po czym rusza tak wolno, jak to tylko możliwe, żeby Magda mogła ją dogonić. Z ciekawości odszukuje wzrokiem kobietę, która stała w kolejce przed nią — w końcu spogląda, czy i za nią to Wirer podąża spojrzeniem. Mężczyzna nie podnosi głowy znad tatuowanego ramienia. Pod blokiem 29 znajduje odprowadzaną wzrokiem dziewczynę i dołącza do niej i pozostałych więźniarek czekających, aż strażnicy pozwolą im wejść do domu. Cilka przygląda się nieznajomej. — Jest piękna. Nawet z ogoloną głową i w workowatych ubraniach, które skrywają wszelkie krągłości o ile jeszcze jakieś ma. W jej dużych, ciemnych oczach nie widać żadnych oznak rozpaczy, które Cilka widuje u wielu innych. Chce poznać dziewczynę, która sprawiła, że Toto Wirer się zagapił. Wkrótce dołącza do niej skrzywiona z bólu Magda ze świeżym tatuażem. Upewniwszy się, że żaden strażnik ich nie widzi, Cilka chwyta siostrę za rękę i mocno ściska. Tego wieczoru kobiety z bloku 29 dobierają się w kilkuosobowe grupy, które będą razem spać na pryczach. Ostrożnie wypytują się nawzajem, skąd jesteś. Cilka dowiaduje się, że tamta dziewczyna ma na imię Gita i pochodzi z miejscowości na Słowacji, niedaleko jej rodzinnego Bardejowa. Gita przedstawia siostry swoim przyjaciółkom: Danie i Iwance. Następnego dnia po apelu więźniarki idą do pracy w Kanadzie, gdzie porządkują rzeczy: biżuterie i pamiątki przywiezione do Auschwitz przez więźniów. I przygotowują najbardziej wartościowe do wysyłki do Niemiec. Czilka jednak dostaje polecenie, żeby zgłosić się do budynku administracji, gdzie ma odtąd pracować. Rozdział trzeci. Worku tłak. Temperatura spada. Nie była to nagła zmiana. Ochładzało się stopniowo, co szczególnie daje się we znaki w nocy. Kobiety śpią ciasno przetulone jedna do drugiej, żeby chronić się przed mrozem. Wszystkie są w letnich ubraniach. Cirka nie wie, który to miesiąc, ale wydaje jej się, że sierpień albo wrzesień. Nie wie też, dokąd zmierzają, ale na każdym postoju słyszy rosyjski. Każdy dzień zlewa się z kolejnym. Pasażerki wagonu zaczynają chorować. Wstrząsający ich ciałami ciągły kaszer odbiera im resztki sił. Rozmowy stają się coraz rzadsze i krótsze. Na kilku ostatnich postojach mężczyźni litowali się nad nimi. Wrzucali im własne kalesony, które zdejmowali na miejscu. Cirka i Luzia wciągają luźną, jeszcze ciepłą bieliznę na pokryte gęsią skórką nogi i z trudem unoszą dłonie, żeby pomachać darczyńcom w podziękowaniu. Po trzech dniach od ostatniego postoju pociąg nagle hamuje. Ciężkie drzwi rozwierają się. A przed nimi rozpościera się rozległy, pusty krajobraz, pokryty gołą ziemią i kępami żółto-zielonej trawy. Tym razem czeka na nich więcej niż jeden czy dwóch strażników. Wzdłuż całego pociągu rozstawiono dziesiątki umundurowanych mężczyzn, trzymających karabiny w gotowości. Nowy wychodź! krzyczą. Wysiadać! Kobiety podnoszą się z trudem. Wiele zaraz upada z powrotem na podłogę. Nogi nie są w stanie utrzymać ciężaru ciała. Wlaski żołnierzy rozbrzmiewają coraz głośniej. Cilka i Józia dołączają do pozostałych. Po raz pierwszy od tygodni znalazły się na świeżym powietrzu. Podtrzymują dwie starsze, chwiejące się kobiety. Nie trzeba im mówić, co mają robić, a kiedy przed nimi ustawia się kolejka, wiedzą, w którą stronę się odwrócić. W oddali widać kilka surowych budynków na tle szerokiej, płaskiej równiny. — Jeszcze jeden obóz — myśli Cilka, otoczony pustką. Ale niebo tutaj jest inne, rozległy bezmiar szarego błękitu. Ruszają całą grupą w stronę odległych zabudowań. Kilka próbuje policzyć wagony. Z niektórych wysiadają mężczyźni, z innych kobiety i dzieci. Ludzie w różnym wieku, w różnym stanie zdrowia, w różnych stadiach rozpaczy. Niektórzy jechali od początku, inni dosiedli się po drodze. Czas zatrzymuje się w miejscu, kiedy Cilka przypomina sobie, jak ustawiała się w rzędzie ludzi w tamtym, innym miejscu. Wtedy nie wiedziała, na no jak długo ją tam uwięziono. Tym razem zna datę końca wyroku, o ile jej dożyje piętnaście lat. Czy ta świadomość sprawi, że łatwiej będzie wytrzymać ciężkie roboty? Czy w ogóle powinna wierzyć, że wyrok dobiegnie końca? Wkrótce Cilka staje przed dorodną kobietą w grubym mundurze koloru khaki. Jej własne ubrania są za lekkie jak na taką pogodę, muszą być daleko na północy. Od chłodu dziewczyna zaczyna tracić czucie w dłoniach i stopach. Familia? Warknięciem pyta Cilkę kobieta, wpatrując się w przypiętą do podkładki listę. Nazwisko. Cecilia Klein. Na liście koło jej nazwiska pojawia się znaczek. A Cilka podąża za innymi do dużego betonowego bunkra. Natychmiast spogląda na sufit, szukając dobrze sobie znanego widoku na trysku. Poleci z niego woda czy gaz. Kiedy widzi, że nie czycha tu na nią niebezpieczeństwo, odczuwa ulgę tak wielką, że uginają się pod nią kolana i musi oprzeć się o Józie. — Wszystko w porządku? — niepokoi się Józia. — Tak, nic mi nie jest. Myślałem po prostu, że idziemy pod prysznic. — Och, prysznic! Tego nam teraz potrzeba! — Cirka zmusza się do uśmiechu. Nie ma sensu wyjaśniać czego się obawiała. Patrzy na zdumione twarze wokół i nagle uświadamia sobie, jak niewiele osób przeszło wcześniej przez to co ona. Tylko ocaleni z tamtego innego miejsca albo z innych obozów noszą piętno wiedzy o tym, jaki los może ich wszystkich czekać. Gdy pomieszczenie się zapełnia, wchodzi kilku strażników. Rozbierać się, ale już. Kobiety rozglądają się niepewnie. Przeptem w różnych językach przekazują informacje tym, które nie zrozumiały polecenia, najwyraźniej skutecznie, bo powoli zaczynają zdejmować ubrania. Musisz się rozebrać, wyjaśnia cicho Cilka, Juzi. Ale ja nie mogę, Cilka, nie przy mężczyznach. Wygląda na to, że Juzi w więzieniu ogolono tylko głowę. Cilka wie, że czeka jej golenie całego ciała. Posłuchaj mnie. — Musisz robić, co ci każą. Cilka zaczyna rozpinać guziki sukienki Juzi, ale ta odpycha jej rękę i w osłupieniu patrzy, jak ich towarzyszki zdejmują kolejne elementy garderoby. Maga kobieta próbuje dłońmi osłonić łono i piersi. Powoli Józia także zaczyna się rozbierać. — Pospiesz się, ponaglają Cilka. Po prostu rzuć ubranie na ziemię. Mężczyźni ustawieni przy drzwiach wykrzykują polecenia. Wymieniają się porozumiewawczymi spojrzeniami i gestami — a Cilce robić na ten widok niedobrze. Wbija oczy w swoje ubrania na ziemi. Wie, że nie dostanie ich z powrotem. Pilnujący ich mężczyźni rozstępują się, kiedy do izby wkraczają cztery inni strażnicy. Każdy ciągnie za sobą sporych rozmiarów szlauch. Strumienie lodowatej wody uderzają w ciała kobiet i je przewracają. Woń chloru staje się nie do zniesienia, a krzyki zmieniają się w odgłosy dławienia i kaszlu. Cilka Przyciśnięta do ściany, pokrytej popękaną glazurą, boleśnie rani się w rękę. Patrzy, jak sadystyczni strażnicy celują w starsze, kruche kobiety, które usiłują stawić im czoła i ustać na nogach. Nie poddają się bez walki. Cilka zwija się w kłębek na podłodze i nie rusza z miejsca, dopóki zawór z wodą nie zostaje wreszcie zakręcony. A roześmiani strażnicy odchodzą. Kobiety podnoszą się i z trudem ruszają w kierunku drzwi. Kilku udaje się złapać jakiś przemoczony fragment odzieży do ukrycia. Po wyjściu z budynku dostają po szarem, cienkim ręczniku. Stąpając bosu po piaszczystej, zimnej ziemi, kierują się do pobliskiej budowli z betonu, identycznego jak ta, z której przed chwilą wyszły. Cilka dostrzega Józie i przyspiesza kroku, żeby ją dogonić. — Czy dadzą nam teraz nowe ubrania? — pyta Józia. Cilka patrzy na ściągniętą, zrozpaczoną twarz dziewczyny. Wierzę najgorsze jeszcze przed nimi, ale może uda jej się pocieszyć koleżankę choć na chwilę. Mam nadzieję, bo w szarościach nie wyglądam najlepiej. Mówi i cieszy się, kiedy rozbawiona Józia tłumi parsknięcie. Popychane kobiety ustawiają się w czterech rzędach. Z wnętrza budynku dobiegają krzyki i protesty, które przerażają kilka więźniarek do tego stopnia, że próbują ucieczki. Natychmiast stają się dla strażników zwierzyną łowną, do której można strzelać dowoli. Kule nie trafiają do celu, ale kobiety posłusznie wracają do szeregu. Ot okazja do rozrywki. Cilka czuje, że stojąca obok niej Józia drży. Gdy wchodzą do budynku, widzą, co je czeka. Za czterema krzesłami stoi czterech mężczyzn, a w pobliżu porządku pilnuje kilka silnych, masywnie zbudowanych kobiet, również ubranych w mundury w kolorze khaki. Cylka patrzy, jak kobieta przed nią podchodzi do krzesła i zostaje na nim posadzona siłą. Strażnik łapie ją brutalnie za włosy i tnie je przy samej skórze wielkimi nożycami, po czym od razu bierze do ręki brzytwę i przeciąga nią po głowie kobiety. Po jej twarzy i plecach spływa krew. Inna zostaje podniesiona na nogi szarpnięciem, każą jej się odwrócić i postawić stopę na krześle. Józia i Cilka przyglądają się z przerażeniem, jak mężczyzna bez śladu emocji goli jej wzgórę głonowy. Gdy podnosi głowę na znak, że skończył, strażniczka odpychała gierniczkę i gestem nakazuje Juzi podejść. Cilka szybko staje na czele kolejki do krzesła obok. Dzięki temu przynajmniej może towarzyszyć Juzi podczas upokarzającego zabiegu. W końcu sama już przez to przeszła. Razem podchodzą do krzeseł i siadają, zanim jeszcze padnie rozkaz. Cilka szuka wzrokiem oczu Juzi. Próbuje ją choć tak pocieszyć. Serce jej pęka, kiedy widzi, jak po policzkach koleżanki spływają łzy bez silności. Nie ma wątpliwości, że dziewczyna jeszcze nigdy nie doświadczyła równie brutalnego traktowania. Już z ogoloną głową... Józia wstaje za wolno, więc strażniczka uderza ją w twarz wierzchem dłoni, po czym szarpnięciom zmusza do zmiany pozycji. Cilka stawia stopę na krześle i wbija wzrok w mężczyznę przed nią. Ten w odpowiedzi rozciąga cienkie usta w bezwzębnym uśmiechu, a Cilka już wie, że popełniła błąd. Gdy strażnicy pozwalają im wreszcie owinąć się szarym ręcznikiem i odejść, po wewnętrznej stronie uda Cilki spływa stróżka krwi. Kara za jej odwagę. Józia zaczyna wymiotować, ale nie ma czym. Z jej ust wydobywa się jedynie żółci i wodnista ciecz. Podążają za innymi długim korytarzem. Co teraz z nami będzie? Józia zanosi się łkaniem. Nie wiem. Ale cokolwiek się stanie, nie pyskuj, nie walcz z nimi. Staraj się być niewidzialna i rób co ci każą. Takie masz dla mnie rady. Mam się godzić na wszystko nieważne co. Podnosi głos, a wstyd ustępuje miejsca wściekłości. Józia, ja już przez to raz przeszłam. Zaufaj mi. Cilka wzdycha ciężko, chociaż czuje też ulgę, widząc, jakie pokłady siły i buntu drzemią w koleżance. W takim miejscu będzie potrzebowała tego ognia. Czy to ma coś wspólnego z tym numerem, co go masz na ręce? Pyta Józia. Cilka spogląda na swoje lewe ramię, którym przyciska ręcznik do ciała. Wystawiony na widok tatuaż odcina się wyraźnie od skóry. — Tak, ale nigdy więcej mnie o to nie pytaj. — W porządku — odpowiada Józia. — Ufam ci. Przynajmniej teraz nikt przed nami nie krzyczy, więc może nie będzie tak źle, prawda? — Miejmy nadzieję, że tam rozdają jakieś cieplejsze ubrania. Zmarzłam na kość, a nie czuję stóp. Cylka stara się mówić lekkim tonem. — Zbliżając się do pomieszczenia na końcu korytarza, przy wejściu widzą stosy szarych ręczników rzuconych na ziemię. Tu także porządku pilnują strażniczki o kamiennych twarzach. Z wnętrza dobiegają męskie głosy. — Ty moja! — Jesteś moja! — woła strażnik do jednej z kobiet w kolejce. Inna, starsza, przesuwa się do przodu. Cilka i Józia zbliżają się do drzwi. — Rusz się, stara wiedźmo! — krzyczy strażnik na więźniarkę. Serce Cilki ściska się ze strachu. Co tu się dzieje? Ej, Boryz, na co czekasz? Będę wiedział, jak zobaczę. Kobieta przed Cilką spogląda na młodsze towarzyszki niedoli ze współczuciem. Te dranie wybierają, którą dzisiaj zerżnąć. Przygląda się dziewczętom uważnie. Z wami nie będą mieli żadnego problemu. Co to znaczy? Wybiorą nas? pyta Józia. Cilka potrząsa głową z niedowierzaniem. Czyżby wszystko miało się powtórzyć? Patrzy przyjaciółce prosto w oczy. Posłuchaj mnie, Józia, jeśli któryś z nich cię wybierze, idź z nim. Dlaczego? Czego on chce? Twojego ciała. Ma nadzieję, że później zdoła wytłumaczyć Józi, że oni mogą mieć jej ciało, ale nic poza tym. Nie dostaną jej umysłu, serca ani duszy. Nie, ja nigdy nie byłam z żadnym chłopcem. Silka, proszę, nie zmuszaj mnie, wolę umrzeć. Nie, nie wolisz. Musisz żyć. Obie musimy żyć. Słyszysz mnie? Rozumiesz? Ja nie, nie rozumiem. Ja nic złego nie zrobiłam, nie zasłużyłam sobie na to. Pewnie większość z nas na to nie zasłużyła, ale jednak tu jesteśmy. Jeśli jeden z nich weźmie sobie ciebie na własność, to inni zostawią cię w spokoju. Teraz rozumiesz? Twarz już jest napięta. Chyba tak. Cilka, ty wiesz, jak to jest, prawda? Głowa do góry. Nie bój się. Przed chwilą mówiła jej, że mam być niewidzialna. To było wtedy. Teraz jest teraz. Wszystko się zmienia w jednej chwili. Cirka podnosi oczy i patrzy na mężczyznę. Blok administracji w Birkenau. 1942 rok. Cirka siedzi obok gity. Obie pilnie pracują. Co jakiś czas spotykają się na moment wzrokiem i wymieniają dyskretne uśmiechy. Cilka została zabrana z selekcji i przysłana tutaj zamiast do Kanady. Jest wdzięczna, że Gita też tu pracuje, ale ma nadzieję, że udaje się również załatwić Magdzie posadę w cieple. Gita nadal ma głowę ogoloną do samej skóry, ale z jakiegoś powodu Cilce pozwolono zapuścić włosy. Czuje teraz, jak pasma łaskoczą ją w szyję i uszy. Nie widzi, jak podchodzą do nich dwa jesesmani. Jeden bez ostrzeżenia chwyta ją za ramię, szarpnięciem zmusza, by wstała. Kiedy ją odciągają, ogląda się za siebie i patrzy błagalnie na Gitę. Każde rozstanie może być tym ostatnim. Widzi, jak do Gity podchodzi strażniczka i uderza ją ręką w głowę. Próbuje się opierać, kiedy ciągną ją przez obóz kobiecy, ale nie ma szans z dwoma rosłymi mężczyznami. W obozie jest cicho. Więźniarki wyszły do pracy. Mijają kolejne baraki, aż w końcu docierają do budynku, który niczym się nie wyróżnia. Tyle tylko, że jest otoczony ceglanym murem. Serce podchodzi Cilce do gardła. Słyszała, że tutaj umierają kobiety. Nie, proszę, jęczy. Co się dzieje? Na zewnątrz zaparkowany jest błyszczący samochód. SS-mani otwierają bramę i wchodzą na dziedziniec. Jeden głośno puka do drzwi budynku po lewej, a gdy ktoś otwiera, Cilka zostaje wepchnięta do środka tak gwałtownie, że upada. Leżąc na szorstkiej, brudnej podłodze, Rozpoznaje człowieka, który stoi teraz przed nią na tle rzędów pustych pryczy z surowego drewna. Pamięta go z selekcji. To ten wysoki rangą oficer, Schwarzhuber. Jego zwalistą sylwetkę rzadko widuje się w obozie. Trzymanym w dłoni pejczem postukuje rytmicznie o cholewę wysokiego skórzanego buta. Twarz ma beznamiętną. Oczy wpatrują się w powietrze ponad głową Cirki. Dziewczyna przywiera plecami do drzwi, dłonią po omacku szuka klamki. Ciśnięty Pejcz przecina powietrze ze świstem i uderza w jej rękę. Cirka krzyczy z bólu i osuwa się na podłogę. Schwarz-Huber podchodzi do niej i unosi Pejcz. Guruje nad jej drobnym ciałem. Patrzy na nią długo. Oddech robi mu się coraz cięższy. To będzie twój nowy dom. Oznajmia wstawaj. Cilka podnosi się z podłogi. Chodź za mną. Prowadzi ją za przepierzenie oddzielające izdebkę, gdzie stoi drewniane łóżko z materacem. Wiesz, że każdy blok ma blokową? Pyta. Tak, odpowiada dziewczyna. Ty będziesz blokową na bloku dwadzieścia pięć. Cilka nie może wydobyć z siebie słowa. Z trudem łapie oddech. Jak to? Ona ma zostać tutaj blokową? To jest blok, w którym kobiety spędzają ostatnie godziny, zanim trafią do komory gazowej. I czy kiedykolwiek zobaczy Magdę? Czy jeszcze zobaczy Gitę? To najbardziej przerażający moment w jej życiu. Jesteś szczęściarą, mówi szwarc huber. Zdejmuje z głowy czapkę i rzucają za siebie. Drugą ręką dalej uderza się rytmicznie Pejczem w nogę. Przy każdym uderzeniu Cilka wzdryga się, oczekując, aż spadnie na nią cios. Schwarzhuber końcówką Pejcza podciąga jej do góry koszulkę. Aha, myśli dziewczyna. Więc o to chodzi. Drżącymi rękami odpina dwa górne guziki. Mężczyzna wbija końcówkę Pejcza w ciało pod jej podbródkiem. Jego oczy zdają się nic nie widzieć. Oto człowiek, którego dusza umarła. A ciało czeka, żeby do niej dołączyć. Niemiec rozkłada ramiona. Co cilka rozumie jako rozkaz rozbierz mnie. Podchodzi do niego na odległość wyciągniętej ręki i zaczyna rozpinać niezliczone guziki. Kiedy na jej plecy spada nagle uderzenie, wie, że ma się pospieszyć. Schwarz huber musi odłożyć palić, żeby mogła zdjąć z niego marynarkę. Odbierając od niej ubranie, rzuca je w ślad za czapką. Sam zdejmuje pod koszulek. Cilka rozdziewa go z pasa i rozpina rozporek. Klęka i ściąga mu buty. Kiedy zdejmuje drugi but, traci równowagę i pada ciężko na łóżko, kiedy Niemiec ją popycha, po czym klęka nad nią z kolanami po obu jej bokach. Rozdziera jej koszula, a przerażona dziewczyna usiłuje zakryć własną nagość dłoni. Kiedy na jej twarz spada uderzenie wierzchem dłoni, zamyka oczy i przygotowuje się na to, co nieuniknione.